Park przy popularnym ostródzkim pasażu na co dzień jest miejscem odpoczynku i zabaw najmłodszych. Codziennie tymi ścieżkami przechodzi wielu mieszkańców naszego miasta, jednak ubiegły piątek 13 okazał się naprawdę pechowy. Wszystko za sprawą tej czarnej, tajemniczej teczki, która postawiła na nogi wszystkie służby mundurowe. Dyżurny ostródzkiej policji przyjął zgłoszenie od zaniepokojonej kobiety. Rozmówczyni poinformowała, że na placu zabaw w parku znajduje się pozostawiona walizka. Nikt po nią się nie zgłaszał. Policjanci pojechali na miejsce, żeby sprawdzić faktycznie na miejscu. Obok ławki znajdował się neseser, coś w rodzaju walizki. Policjanci podjęli decyzję, żeby zabezpieczyć teren i poprosili pirotechników o sprawdzenie znaleziska. Częściowo zamknięto ruch na ulicy Czernieckiego oraz Herdera. Ewakuowano również okolicznych mieszkańców i sklepikarzy. Po przybiciu na miejsce grupy saperów z Olsztyna zdecydowano o podjęciu kolejnych czynności. Saperzy przeprowadzili dwa kontrolne wybuchy, po których okazało się, że w walizce nic nie było. Nie możemy bagatelizować żadnego zawiadomienia, żadnej takiej informacji, dlatego priorytetowo traktujemy wszystkie te zdarzenia tam, gdzie w grę wchodzi bezpieczeństwo mieszkańców. Po akcji policjantów na portalach internetowych pojawiły się komentarze o kosztach przeprowadzania akcji oraz niepotrzebnej panice. Pytanie tylko, czy takie same opinie wyrażane byłyby wówczas, gdyby w walizce naprawdę znajdował się ładunek wybuchowy i doszłoby do tragedii.